Tomasz Godlewski. Zapraszam. Panie Bartoszu, Konin to elektrownie oczywiście i kopalnie. Pakiet klimatyczny, coś na ten temat? No zdecydowanie pakiet klimatyczny musi zostać wypowiedziany. Tutaj już też nie ma specjalnie miejsca na wielkie renegocjacje. Tym bardziej, że Unia Europejska dosyć jasno już powiedziała, tak? Negocjacje się już odbyły, zgody zostały podpisane, zostały podjęte. No tu akurat możemy mieć żal do wszystkich ekip rządzących, bo oczywiście duże odium będzie spoczywało na PO-PSL-u, ale przyłożyły do tego rękę również PiS czy też SLD, więc nie ma tutaj żadnych różnic, żadnych wielkiego odstawania jednych od drugich. Ten pakiet klimatyczny został niestety nam narzucony. My mówimy zdecydowanie, jeżeli Unia nie chce renegocjować tego pakietu klimatycznego, a nie chce, my go po prostu jednostronnie wypowiemy. To jest rzecz, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie budowana pod dyktatem Niemiec i Francji. Francja, która ma opartą energetykę na energetyce atomowej, Niemcy, które również mają w tej chwili dużo tańsze dostawy gazu i surowców energetycznych, zabezpieczyło się Nord Streamem, jeżeli chodzi o dostawy surowców z Rosją. I Polska tylko na tym traci, tak? My po prostu jak jacyś szaleńcy zgodziliśmy się na ograniczenia emisji CO2, które de facto z punktu widzenia ekologii są śmieszne, ponieważ jeżeli nie godzą się na to Chiny, Brazylia, Stany Zjednoczone, najwięksi emitenci CO2 na świecie, no to nie ma w ogóle o czym rozmawiać, nie ma tutaj żadnego wpływu. Więc trzeba ten pakiet wypowiedzieć i nie likwidować kopalni. Konin jest klasycznym przykładem, nie tylko kopalni, ale również elektrowni, tak? Tutaj mamy elektrownię Adamów, która ma być wyłączona, potem mają nastąpić jakieś takie dziwne podchody odnośnie łączenia tego sektora energetycznego, być może w jakiejś globalnej skali, gdzie niegdzie może mieć to sens, natomiast pamiętajmy, że wszystkie tego typu rzeczy będą skutkowały ograniczeniami zatrudnienia, być może nawet do 50%. No i jak mówię, zamykaniem zakładów pracy. Konin powinien być żywo zainteresowany tym, żeby pakiet klimatyczny przestał obowiązywać i powinien być od tego jak najdalej. Także tu wyborcy z Konina i okolic powinni mieć tego świadomość. Kto im zafundował ewentualne cięcia w miejscach pracy? Kto zafundował tak naprawdę, kto jest winny temu, że być może niektóre zakłady zostaną zamknięte i że jest to ostatnia szansa na to, żeby ratować? My twardo mówimy, wypowiemy ten pakiet klimatyczny, nie będziemy go przestrzegać.